Telewizja Podhale wspólnie z Muzeum Tatrzańskim imienia Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ma zaszczyt zaprosić na cykl reportaży o zakopiańskich muzeach oraz galeriach. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Galerię Sztuki imienia Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich na Kozińcu w Zakopanem. O wystawie zatytułowanej Zakopiańczycy w poszukiwaniu tożsamości opowie nam Jakub Szpilka. Wystawa Zakopiańczycy w poszukiwaniu tożsamości, wystawa, której jesteśmy teraz, na której w tej chwili jesteśmy, urodziła się z dosyć prostego spostrzeżenia. Ona się urodziła z takiego oto oglądu, że ostatnie 5-6 dekad w życiu tego miasta, które są, no, w którym my także żyliśmy, wszyscy kuratorzy i wszyscy twórcy tej wystawy, to jest nasze miasto, to jest nasze miejsce, jest jakby słabo opisana, słabo udokumentowana. To się szczególnie rzuca w oczy, jeżeli odnieść to do ilości materiału, dokumentacji ikonograficznej, ale także takich opowieści zapisanych i już stworzonych, już istniejących, odnoszących się do Zakopanego pierwszej połowy XX wieku, do tego Zakopanego, który zamyka wybuch wojny i wrzesień 1939 roku. To, co potem się dzieje w Zakopanem, szczególnie po 1945 roku, jest w istocie słabo pokazane. Jest bardzo wiele intrygujących powodów, dla których się tak zdarzyło. My nie chcieliśmy w żaden sposób o tych powodach wprost mówić. My chcieliśmy bardziej zachęcić do tego, żeby osoby, które tu przyjdą, zaczęły wspominać, żeby powrócić pamięcią do tych nieodległych lat, nieodległych, a przecież dosyć już zamazanych, słabo obecnych. Nie chcieliśmy pisać takiej historii, czy opisywać historii, że ją tak nazwę, przez duże H, poważnej historii. Chcieliśmy wrócić do takiej zakopiańszczyzny, która jest zawsze przez anegdotę, przez osobę, przez pewną przygodę, ale to nie znaczy, że niepoważna, to nie znaczy, że nieistotna. Dlatego postanowiliśmy, że będziemy pokazywać twarze i staraliśmy się do tych twarzy pozbierać trochę informacji i ludzi, których na tych portretach pokazywaliśmy, chcieliśmy też jakoś opisać. Jest zawsze problem wyboru, jest zawsze pytanie, dlaczego ci, a nie inni. Jakoś się z tego w książce, która jest integralną częścią tej ekspozycji, tłumaczymy, prosząc, żeby wszyscy, którzy mają coś do powiedzenia, do pisania, żeby to robili. To jest też po to uczynione, żeby pamiętać nie raz na jakiś czas, ale żeby przypominać czy rozpamiętywać, jak mówią niektórzy, żeby ożywiać to wspomnienie, bo im więcej żeśmy na ten temat czytali, im więcej żeśmy o tym rozmawiali z rozmaitymi żyjącymi jeszcze świadkami, tym bardziej byliśmy przekonani, że warto, że działy się tutaj rzeczy, jak to w Zakopanem, niezwyczajne i jak to w Zakopanem takie pochowane, nie zawsze wyeksponowane. Ten socjalizm, czy ten PRL pod Giewontem, który był czasem, w którym żyli, no, tą największą częścią czasu, w którym żyli nasi bohaterowie, był i trudny, i bury, i momentami jakiś przykry, ale też miał swoje błyski, swoje piękne momenty właśnie przez tych ludzi, właśnie przez ich zdolność do życia szczególnego, osobnego, innego, właśnie takiego do wymykania się temu,
co czas historyczny i cała ta straszność PRL-u, która też była i która była przecież tu też przeżywana, oni byli w stanie się z tego jakoś wymknąć. I o tym też chcieliśmy przypomnieć. No, nie chcieliśmy, mówiąc jeszcze raz, żeby zapomniano, to są były pokolenia naszych rodziców, to były pokolenia naszych bliskich, którzy już odeszli. Nie chcieliśmy, żeby został ich ślad, to znaczy inaczej, chcieliśmy, żeby wrócić na ich ślady, żeby można było to, co się gdzieś tam w rodzinnych gremiach czy kręgach czasami opowiada, żeby to pojawiło się w jakimś obszarze większym, szerszym, bo uważaliśmy, że warto. Te osoby, które tutaj wybraliśmy, nie sami, bo też posiłkując się rozmaitymi opiniami mniejszych lub większych grup, które nam podpowiadały, zdaje mi się, że mogłyby nas niejednego nauczyć o dobrym życiu, o ciekawym życiu, o tym, że niekoniecznie musi być tak, że warunki stwarzają, że ramy stwarzają nam jakość istnienia. Oni w trudnych i bardzo niesprzyjających często warunkach potrafili żyć ciekawie, potrafili być osobami tworzącymi. Jedni sztukę, inni tworzyli, nie wiem, jakąś aktywność, żyli w jakiejś aktywności sportowej. Niektórzy z własnego życia czynili rodzaj, no, jeżeli nie dzieła, to w każdym razie niebanalnego tworu. I oni wszyscy tutaj tacy są, dlatego sądzę, że to nie jest w tym sensie tylko wystawa historyczna, to nie jest tylko wspomnienie. Ta tożsamość, która jest podniesiona w tytule, to jest, jak zawsze w takiej kwestii, to jest zawsze sprawa pytania, po co jesteśmy, jaki jest sens naszego bycia, co czyni je zajmującym, co sprawia, że po jakimś czasie możemy powiedzieć o kimś był, istniał. W moim przeświadczeniu wszyscy ci, którzy pojawiają się na tej wystawie, mają to potwierdzone. Oni byli, oni istnieli, oni są wzorotwórczy, co nie znaczy do naśladowania, bo to byli ludzie pełni ułomności i słabości. Ale w tym sensie wzorotwórczy, że oni nie godzili się na to, co im tylko dane. Oni nie godzili się na takie banalne rzucenie w los. Oni szukali swojej drogi, oni szukali jakiegoś przekroczenia, szukali jakiegoś większego wymiaru. Ja nie wiem, czy to jest definicja zakopiańczyka, obawiam się, że nie wszystkich, ale chciałbym, żeby to był jeden z tych punktów odniesienia, które buduje tożsamość zakopiańską, bo z całą pewnością taki punkt w historii tego miejsca, tej przestrzeni, historii pisanej ludzkimi losami, istnieje. I w tym sensie to jest tak, że opowieść, która odnosi się do przyszłości, rozeznanie ich życia, czy takie spojrzenie na ich życie, próba jego czytania, rozumienia jest nam potrzebna do tego, żeby w ogóle pojmować siebie, a tym samym, żeby wiedzieć, gdzie chcemy zmierzać. To jest oczywiste, że opór materii nas będzie spychał, ale żeby mieć świadomość, co jest istotne, co jest ważne, co jest dobre. Myślę, że jak się chodzi po wystawie, jak się patrzy na tych ludzi, jak się pamięcią do nich wraca, to właśnie ku temu możemy też zmierzać. To może być też pewien smak, pewna korzyść, pewna przyjemność z bycia z tymi ludźmi.
Stoimy obok portretu Józefa Oppenheima. To jest osoba, która otwiera jakby galerię naszych bohaterów. On jest przypisany słusznie przede wszystkim do pierwszych 50 lat zakopiańskich. Wrócił, Oppenheim, to trzeba podkreślić, był Żydem. Bardzo to zabawne, bo był lewicującym Żydem, który przez 20 kilka lat był naczelnikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i był człowiekiem mającym świetne relacje z ratownikami góralskimi, znakomicie tutaj zadomowionym, zanurzonym takim osobą, o którym wszystkie wspomnienia przedwojenne napomykają. Wrócił w 1945 roku, żył kilka miesięcy ledwo, dlatego że został zamordowany w trakcie takiego napadu rabunkowego. Jakieś chodziło o marne zupełnie rzeczy. Powiesiliśmy go, czy chcieliśmy, żeby otworzył ten czas, dlatego że on w jakimś sensie zamyka tamten, prawda? Zamyka tamto Zakopane, tamten gwiezdny, słoneczny czas Zakopanego przedwojennego, pewnego takiego życia, dla którego on był jednym z takich figur znaczących, oprócz, ja wiem, można tu powiedzieć o Witkacy, można mówić o innych, ale był Zakopiańczykiem, dla którego Tatry, narty, wspinanie, życie towarzyskie było takim, czymś takim jak oddychanie. To było jego Zakopane. Zakopane powojenne, którego nie zaznał tak naprawdę, już by takiej figury pewnie nie było w stanie utrzymać w tym kształcie, dlatego że czas radykalnie się zmienił. My go pokazujemy tym dlatego, żeby pokazać, jak wielką i dramatyczną cenzurą był rok 45, jak wielkie zmiany wtedy w zakopiańskim stylu życia, w zakopiańskim sposobie istnienia zaszły. Oppenheim, mówiąc jeszcze inaczej, jest osobą, która pokazuje, że zamyka się pewien czas. Jego dramatyczna, tragiczna śmierć jest znakiem końca pewnego czasu. Dlatego się tutaj na tej wystawie pojawi. Trzy portrety, które tutaj są wyeksponowane, Zbigniewa Korosodowicza, Tadeusza Schiele i Jana Rippera, one są niezwyczajne, dlatego że mówią o pewnym losie zakopiańskim, który jest związany z tym, o czym mówiliśmy poprzednio, mianowicie jak wojna dramatycznie zmieniła życie, tych ludzi, ogromnie. Jan Ripper to był przed wojną kierowca rajdowy, nie ścigał się w rajdach, miał własne Bugatti. Jego ojciec był jednym z prekursorów sportu samochodowego w Polsce i właścicielem wielkiego warsztatu samochodowego w Krakowie. To był taki złoty młodzieniec tam przedwojenny. Zaprzyjaźniony z najwybitniejszymi ludźmi sportów motorowych w Polsce. Taka elita tego świata, a sporty motorowe były wtedy czymś zupełnie elitarnym. Prawda? Wojna sprawia, że on traci wszystko, jego rodzina i on traci wszystko. To nie jest tylko kwestia pauperyzacji. No, to jest także kwestia tego, że Jan Ripper nie może żyć tak, jak żył kiedyś, nie może uprawiać tego sportu, nie może żyć w tym barwnym, intensywnym życiem. On PRL-u, tej rzeczywistości nigdy nie zaakceptował, nigdy się z nią w żaden sposób nie wszedł z nią w dobre relacje, uciekał, żeby
końcu lat 50. zamieszkać w Zakopanem, otworzyć mały warsztat samochodowy, bo był wybitnym znawcą silników. I tu sobie tak wegetować trochę, czy żyć. Nigdy nie wykonał żadnych wysiłków, żeby jakby odcinać kupony z tego swojego przedwojennego, barwnego i wspaniałego życia. Jest jednym z przykładów ludzi, którzy tutaj szukali jakiegoś schronienia, ucieczki przed szarością, ponurością PRL-u, przed tym wszystkim i ucieczki przed przeszłością, która była jakaś bujna i barwna. Inną figurą, która jakby odwzorowuje podobny los, jest Zbigniew Korsadowicz, który był przed wojną jednym z najwybitniejszych wspinaczy tatrzańskich. W trakcie wojny kierownikiem czy naczelnikiem Bergwachtu, czyli takiej służby ratowniczej górskiej, którą Niemcy powołali, ale która była jakby z całą aprobatą rozmaitych podziemnych także instytucji czyniona. Po 1945 roku Korsadowicz nie wróci do intensywności swojego przedwojennego życia nigdy. Będzie malował mapy, będzie przez wiele lat prezesował klubowi wysokogórskiemu w Zakopanem, ale to będzie życie nie to, nie ta intensywność, nie to. On się schowa, on się ukryje, on w takiej rzeczywistości nie będzie się nie tylko mógł, ale chciał znaleźć. I jeszcze jedna osoba z tego jakby wymiaru, może najbardziej z nich dramatyczna, a zarazem najbardziej wdzięczna, najbardziej bujna, to jest Tadeusz Schiele. Tadeusz Schiele to jest Zakopiańczyk z urodzenia, z rodziny, która w tym mieście przed wojną była niesłychanie znacząca. Jego ojciec miał tutaj fabrykę nart, pierwszą dużą fabrykę nart. Był człowiekiem prospołecznym, działaczem sportowym, no, wielowymiarową figurą, zamożnym człowiekiem. Schiele w 1939 roku, jego pasją było lotnictwo. W 1939 roku Schiele uczestniczy w kampanii wrześniowej, a potem w 1940 roku przedostaje się do Francji i do Anglii. I przez 5 lat jest pilotem w 308 Dywizjonie RAF z bohaterską kartą, wspaniałą, z taką fantazją niezwyczajną. W 1946 roku wraca do Zakopanego i przeżywa tu koszmar. No, jego zabrano mu dobra rodzinne, jego wsadzono na jakiś czas do więzienia, ponieważ miał taki wilczy bilet, nigdzie nie mógł pracować. Robił dziwne rzeczy, no, układał kamienie na szlakach tatrzańskich, był deptaczem. I miał bardzo poważnie pił alkohol. Pił wódkę, mówiąc wprost, bardzo zdecydowanie, co było jednym częstym wówczas zdarzeniem. Był taką postacią zakopiańską, zawsze obecną, ale w którymś momencie, to jest wspaniałe, Schiele, na którego wszyscy postawili krzyżyk, po prostu się podniósł. Schiele był też mężczyzną, który miał wielkie powodzenie u kobiet. I mając już 50 kilka lat, wrócił do latania. Pozwolono mu wrócić do latania. Latał na szybowcach w aeroklubie nowotarskim. Ale to też jest przykład losu człowieka obdarzonego niezwykłymi możliwościami, talentami, któremu, no, jakby nie powiedzieć, PRL, tamten ustrój, tamta rzeczywistość złamała życie. I oni się wszyscy jakoś z tego potrafili
wykaraskać, przed tym skryć, ale tej bujności, tej intensywności, tej możliwości, które oni w sobie mieli, tych potencji, już nie rozwinęli. To jest właśnie, oni są przykładem opowieści o życiu w pewien sposób utraconym albo o możliwościach życia utraconego. Bardzo to dramatyczne figury, chociaż Schiele napisał książki bardzo takie sympatyczne, bardzo ciepłe, bez cienia zjadliwości, ale los straszny. PRL w taką strasznością swoją w tych losach się odbija. Patrzą na nas twarze dwóch niezwykłych osób zupełnie. Antoniego Kenara i Haliny Micińskiej-Kenarowej. Mówiliśmy poprzednio o ludziach, którym socjalizm pod Giewontem jakoś złamał życie. Tu stoimy w pobliżu portretów dwóch osób, które w strasznie trudnym czasie potrafiły coś stworzyć niezwykłego, nadzwyczajnego. Ta nadzwyczajność, pomimo tego, że minęły lata, trwa. To jest dzieło, które oni zostawili po sobie i które wciąż pracuje. Antoni Kenar i Halina Kenarowa mieli liczne zalety i przymioty. On był bardzo wybitnym artystą. Ona była kobietą świetnie piszącą. Pani Halina Micińska-Kenarowa to była osoba zaprzyjaźniona z elitami intelektualnymi polskimi, z ludźmi typu Miłosz i pierwszy mąż Bronisław Miciński. To była jedna z najbardziej intrygujących intelektualnych figur przedwojennych. Oni tu przyjeżdżają w 1946 roku i tworzą szkołę artystyczną. To, co program tej szkoły, program, który można znaleźć w rozmaitych zapiskach, które Kenar stworzył, jest tak niesłychanie współczesny, tak niebywale wciąż aktywny, działający, że wzbudzał, czytając te teksty jego, byłem pod najwyższym wrażeniem jego rozmachu myślenia, jego odwagi, tym bardziej, że to się dzieje w 45 roku, po 45 roku. To się dzieje wtedy, kiedy w państwie dekretuje się socrealizm i łamie się ludzi, którzy mają odwagę działać inaczej. Kenar tworzy szkołę, on jest bardzo ciężko chory, to jeszcze trzeba podkreślić. Umiera w 59 roku, więc kilka lat, no powiedzmy 14 lat pracuje. Całą administracyjną stronę tej szkoły. I taką, to, że ona przetrwała, niosła na sobie pani Halina Micińska-Kenarowa. Byli, no poza wszystkim są tak przepiękne twarze. To zresztą dotyczy większości osób, które pokazujemy na tej wystawie. Te twarze, te portrety patrzą na nas i sama ich uroda jest czymś nas odświeżającym i otwierającym. Ale jeszcze raz chciałbym podkreślić, że dzieło Antoniego Kenara i pani Kenarowej to jest dzieło niezwykłe. To jest dzieło dlatego niezwykłe, że oni potrafili jakby nie ulec czasowi, zwyciężyć czas. To jest wydarzenie, które cały czas warto próbować przemyśleć, warto próbować zrozumieć, co to się wtedy zdarzyło i dlaczego się udało. Wielka sprawa, wielkie osoby, chociaż takie właśnie zakopiańskie, takie gdzieś schowane, takie nie bez potrzeby ekspozycji, nadmiernej obecności własnej, za nich mówi ich szkoła i za nich mówią ludzie, których oni z tej szkoły wypuścili, czy którzy tą szkołę współtworzyli. Hasior, Tadeusz Brzozowski, Rząsa. To jest ten krąg. Można by pewnie i innych przywoływać. Znakomita
Znakomita para, znakomita i taka krzepiąca, bo pokazująca, że w czasie złym da się zrobić bardzo wiele. A tutaj zaraz obok jest druga para zakopiańska, bardzo wspaniała. I przy wszystkich innych, mimo wszystkie różnice, jakoś podobna. To jest Witold Paryski i pani Zofia Paryska. Witold Paryski dla każdego, kto chodzi po Tatrach, to jest no, ikona zupełna. No. Jego przewodnik wspinaczkowy jest no, taką obligatoryjny dla każdego, kto w Tatry wchodzi i się chce wspinać. Znowu, poza tym to jest człowiek, który wpłynął na kształt przewodnictwa zakopiańskiego. Dzieła liczne związane z Tatrami. Wielka, wielka praca. I znowu to się dzieje właśnie wtedy. Ja podnoszę ten czas i to i zderzam z tym życiem, dlatego żeby pokazać, jak wielki to jest, jak wielkie to są figury. Bo oni w czasach niesprzyjających, w czasach, które źle nagradzały za pracę, potrafili zrobić coś, co jest w ogóle zadziwiające swym wymiarem. Mieszkali tu opodal na Kozińcu i byli taką parą ludzi, która przez 50 lat powojenne stanowiła pewien znak, pewien emblemat Zakopanego. Znakomite osoby, piękne i twórcze istnienie. Bardzo tatrzańskie, bo obydwoje z Tatrami związani głęboko, mocno. To jest jeden też z tych, jakby powiedzieć, kształtów istnienia, które w Zakopanem są twórcze. One są związane z górami, one są związane z tym, że góry, Tatry ludziom potrafią dać napęd, potrafią dać im energię, potrafią sprawić, że nawet w czasach trudnych, niesprzyjających, życie tu ma smak, ma barwę. Dzięki nim, nie tylko o Tatrach wiemy więcej, ale dzięki nim wiemy, jak Tatry mogą być budujące, jak mogą pięknie nas nieść. Mamy przed sobą portret profesora Macieja Rzepeckiego, który w Zakopanem pracował od 1945 roku aż do śmierci w roku 1989. To jest też jedna z przedziwnych osób zakopiańskich, dlatego że Zakopane kojarzy się z takim miejscem odpoczynku, zabawy, rozrywki, może sztuki, ale taką pewną niepowagą, prawda, niezasadniczością. Otóż profesor Rzepecki był twarzą Zakopanego dramatycznego, bo Zakopanego, które było przecież przez 100 bez mała lat uzdrowiskiem, miejscem, gdzie się leczono, gdzie uciekano od śmierci. To był chirurg, który zajmował się chirurgicznym leczeniem gruźlicy, potem kratki, może potem już czym innym, ale od tego zaczynał. Gruźlica to była, jak pisze w swoich wspomnieniach, to było takie wyzwanie, z którym on walczył, także z tego powodu, że rodzinnie był przez tą chorobę dotknięty. Warto o nim, zostawił książki, był bardzo wybitnym chirurgiem, o czym świadczy dyplom chirurgów polskich honorowych. To jest podobno bardzo rzadkie wydarzenie, tak mi mówili lekarze. To miasto zakopiańskie związane z chorobą, miasto słabiej poznane, miasto schowane, miasto wielkiego wysiłku intelektualnego, ale także woli, żeby ratować. Z tą osobą, z tą postacią jest związane, on jest emblematem, symbolem takiego, tej przestrzeni słabiej obecnej, słabo widocznej, ale bardzo ważnej. Takiego miasta, takich ludzi w tym mieście, których często nie dostrzegamy biegając, ale bez którego ono by pewnie nie mogło trwać, nie mogłoby być niesione.
Bardzo wybitny człowiek i bardzo też dramatyczny, jak to liczni Zakopiańczycy. Myślę, że to jest jeden też z takich zakopiańskich tropów, po których warto wędrować, na którym warto szukać, bo to przecież on, tutaj było mnóstwo, jest mnóstwo, było i jest mnóstwo lekarzy. Oni mieli bardzo dramatyczne, bardzo intrygujące życia. Warto to poznawać, warto do tej postaci wracać. Jedną z rzeczy, o których warto i trzeba pamiętać, to jest wydarzenie, które trzeba by nazwać sportem w socjalistycznej Polsce, czy sportem zakopanym po 1945 roku, to na jedno wychodzi. To jest coś nadzwyczajnego, bo tamten czas pozwolił, z rozmaitych powodów, to są, nie chodzi o powody i źródła, ale o fakt. To było wydarzenie, sport był wtedy wydarzeniem masowym. Bardzo wiele młodych ludzi uprawiało rozmaite formy sportu. Być może także dlatego, że to był jeden ze sposobów ucieczki od szarości rzeczywistości, od jej takiej strasznej banalności, od jej... Sport był zawsze wydarzeniem, które umożliwiał życie piękniejsze, barwniejsze, bardziej istotne. Dzięki narciarstwu mnóstwo Zakopiańczyków zażyło lepszego życia, piękniejszego, barwniejszego. I znowu dwie ikony takiego tamtego czasu. Andrzej Bachleda-Curuś senior, wybitny narciarz, ale potem także wybitny muzyk, śpiewak, ale też ojciec dwóch największych Alpejczyków w historii polskiego sportu, Jana Bachledy i Andrzeja Bachledy-Ausia. To jest rodzina, która pokazuje też, jak trwa tradycja takiej aktywności, jak ona jest przekazywana. Ich losy są intrygujące. To jak narciarstwo w ogóle, opis narciarstwa z życia sportowego w tamtym czasie jest niesłychanie interesujący. Nie dla wyników tylko, ale dlatego jak ci ludzie musieli się mierzyć z rozmaitymi wyzwaniami, które dawało życie w sporcie. Szczególnie Jan Bachleda jest tutaj takim do czytania, takim losem, bardzo interesującym, momentami dramatycznym, ale tego, jak być w sporcie, a potem znaleźć się w życiu poza sportem. PRL, ja nie wiem, czy tylko on wtedy nie ułatwiał tego. W każdym razie mamy do czynienia z osobami znakomitymi, znakomitymi narciarzami. Kto pamięta, czy kto wróci z pamięcią do, nie wiem, kolejek gigantycznych stojących przed Kasprowym, żeby wyjechać na górę czy na Goryczkowej. Ten zobaczy, z łezką w oczy wspomnie tamto narciarstwo. Mamy tutaj jeszcze jeden portret Tomasza Gludzińskiego, świetnego narciarza, a na dodatek znakomitego poety. Dziwni to byli ludzie, niebanalni. Oni oprócz nart coś tam jeszcze było, albo może narty były tylko sposobem, żeby schować to inne coś, bo ono nie musiało się eksponować, bo z tego się specjalnie nie dało żyć. Ale sport zakopiański, ludzie tego sportu w latach 45-2000 to jest jeden z filarów istnienia, to jest jedno z takich wydarzeń, które pozwalało temu miastu istnieć i trwać jakoś piękniej. Piotr Malinowski to figura niesłychanie barwna. Przez 5 dekad może był, no, każdy go na ulicach zakopiańskich dostrzegał, bo on się wyróżniał sposobem ubioru. On nosił przedziwne, przywożone z wypraw stroje, jakieś poncho, jakieś kapelusze, jakieś szarawary. W szarzyźnie tamtych czasów był takim malowanym ptakiem wspaniałym.
Ale to był bardzo wybitny wspinacz, świetny narciarz wysokogórski, ratownik i przez pewien czas naczelnik TOPR-u. To była taka osoba, która znowu jest tutaj, bo za nim stoją gdzieś może niepokazani inni ludzie tatrzańskiego ochotniczego pogotowia, ludzie gór, którzy tu byli dlatego, że tu są Tatry, prawda? Związani Tatrami, nawet nie urzeczeni, bo to Tatry były ich życiem, sposobem. Oni tu byli, bo można się było wspinać, bo można było przez wspinanie, przez bycie w górach, przez narciarstwo znowu być pięknie. I oni potrafili przez te aktywności pięknie istnieć. Dotyczy to Piotra, jakoś Sławka, który był naszym rówieśnikiem, który przedwcześnie zmarł, a który tylu nam tutaj pomagał, bo on prowadził taki sklep wielki ze sprzętem wspinaczkowym. Ale to wszystkie te interesy, które robił, to był dodatek do życia, do barwnego i pięknego życia. I chciałbym jeszcze, żebyśmy popatrzyli na dwa portrety ratowników Marka Łabunowicza Mai i Bartka Olszańskiego, młodych chłopców, którzy zginęli w tragicznej lawinie pod Szpiglasową Przełęczą, idąc na ratunek ludziom. Bardzo młodzi ludzie, trudno powiedzieć, że się za czymś w życiu zakopiańskim odznaczyli, ale niewątpliwie to byli ludzie, którzy współtworzą zakopiańską legendę. To jest ta linia, która zaczyna się od Zaruskiego, gdzie jest Bartuś. Są rozmaici ludzie, którzy byli gotowi się dla innych, jakbym powiedział, poświęcić. To jest złe słowo, bo to życie ratownika było dla nich ważnym, barwnym, pięknym, kształtującym im życie. Ale jak przyszedł czas i trzeba było dać świadectwo, to oni to świadectwo dali. To jest ważny bardzo element zakopiańskiego istnienia, związany z tą instytucją, jaką jest TOP, która jest jednym też z takich ważnych, powiedziałbym, uniwersytetów zakopiańskich, bo miejsc, gdzie się buduje coś ważnego. To jest też jedno z ważnych miejsc tworzenia się zakopiańskiej tożsamości. Mówiliśmy o artystach, mówiliśmy o ludziach gór, mówiliśmy o twórcach. Oni wszyscy tworzyli i tworzą coś takiego, co się nazywa Zakopanem, takim miejscem, niezwykłym miejscem, szczególnym. Chodząc po niej się dotyka odrobinę tej niezwykłości, to dobrze, to wtedy znaczy, że nie tylko się myśli o Zakopanem, ale się jest już w Zakopanem, jest się Zakopiańczykiem.